Wspaniała gala, wielki rozmach. Pierwszy raz jestem na gali przedsiębiorczości w Kaletach i muszę powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem. Widać tu świetną atmosferę, dobrego gospodarza. 9. Kaletańska Gala Przedsiębiorczości odbyła się w wyremontowanym niedawno Miejskim Domu Kultury w Kaletach. Swoją oprawą odbiegała od poprzednich edycji. Bardzo się cieszymy w ogóle, że tak licznie nasi kaletańscy przedsiębiorcy odpowiadają na nasze zaproszenia. Troszeczkę nowa oprawa tej gali. Niektórzy przedsiębiorcy wchodząc na tę galę mówili, że wydaje im się, że wchodzą na 10. jubileuszową galę. Rangę wydarzenia podkreśliło swoją obecnością wielu znakomitych gości. Była wykwintna kolacja, a na koniec koncert zespołu Bohika. Co roku podczas gali wręczane są nagrody Nestora Biznesu, Złote Kowadło Biznesu i Młodzi Przedsiębiorcy. Nie było łatwo tego roku wybrać laureatów tego konkursu, także jest nas przedsiębiorców prawie 514 i ciężko, bo obrady były burzliwe, ale wybraliśmy tych przedsiębiorców, którym gratuluję i życzę sukcesów na dalsze lata pracy. Wyróżnieniem dla tych, którzy przecierali biznesowe szlaki, uhonorowano Czesława Gabrysia, prowadzącego firmę Prokier, świadczącą usługi z zakresu architektury, Czesława Krusa, zajmującego się usługami budowlanymi, Henryka Masonia, zajmującego się sprzedażą detaliczną produktów spożywczych, Joannę Gabryś, prowadzącą butik. Tegoroczni laureaci Nagrody Złotego Kowadła Biznesu to Iwona Nowakowska i Michał Pisarski, prowadzący sklep motoryzacyjno-rowerowy IMTA oraz Piotr Kwiatkowski. Wraz z żoną będziemy otwierać, budujemy teraz przychodnie. Budynek jest piętrowy. Parter na pewno od razu włączymy do użytku. Z piętrem się zastanawiamy. Na razie zobaczymy, jaki będzie popyt. No i specjalistów chcielibyśmy zakontraktować. To wszystko też zależy od NFZ-u i umów. Przychodnia na razie w planach jest 7 gabinetów z możliwością powiększenia tego. I nie chcę zdradzać szczegółów, ale będziemy starać się o zakontraktowanie jak najlepszych i jak największej ilości specjalistów. Nagrodą Młodzi Przedsiębiorcy uhonorowano firmy Paso Invest Pawła Sosnicy, zajmującą się konserwacją i naprawą aut oraz motocykli, budującą w Kaletach samoobsługową mynię. Xanodin Design Przemysława Maruszczyka, prowadzącą działalność gospodarczą z zakresu postprodukcji związanej z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi. Salon kosmetyczny Beaty Groteckiej, oferujący także mobilne usługi fryzjersko-kosmetyczne. Serdecznie gratuluję miastu Kalety takiego wielkiego potencjału, bo rzeczywiście to jest sól każdego samorządu, bo przedsiębiorcy to nie tylko miejsca pracy, to nie tylko wspaniałe projekty, ale przede wszystkim też wpływy do budżetu. Dlatego jestem bardzo szczęśliwa, jestem zaszczycona, że dzisiaj mogę tutaj być i mogłam pogratulować przedsiębiorcom tych wspaniałych sukcesów. No i przede wszystkim zaprosić do współpracy, ponieważ Urząd Marszałkowski realizuje wiele projektów skierowanych do przedsiębiorców, nie tylko tych dużych, ale przede wszystkim do mikro, do małych przedsiębiorców. Dlatego też bardzo nas cieszy ten międzynarodowy projekt, który realizujemy, InterSilesia, czyli projekt, który ma za zadanie promowanie produktów tylko lokalnych, ale produktów tych i usług, które wytwarzają nasi przedsiębiorcy tutaj z województwa śląskiego i chcemy ich promować na wszystkich targach międzynarodowych w ogóle na świecie po to, żeby mogli się rozwijać, mogli rozwijać swój eksport, mogli nawiązywać nowe projekty biznesowe. Więc cieszymy się bardzo i jeszcze raz gratuluję serdecznie tej pięknej gali, bo naprawdę warto tutaj być. Myślę, że to jest taki przykład świetnie działającego samorządu. Samorząd w ogóle w Polsce się udał, że są takie miejsca jak Kalety, gdzie wyjątkowo dobrze działa, pomimo tego, że start nie był łatwy. Teraz Kalety są świetnie rozwijającym się miastem, a tu na tej gali widać, dlaczego tak się dzieje. Jeżeli się integruje wszystkie środowiska, mobilizuje do współpracy, do pracy, zachęca przedsiębiorców do tworzenia miejsc pracy, no to są efekty. I później to się przekłada na budżet gminy, który więcej może, można przyciągnąć następnych mieszkańców, zachęcić turystów, no i tylko gratulować. Najważniejsze jest to, tak jak powiedziałem, że nasi przedsiębiorcy odpowiadają na nasze zaproszenie. Najważniejsze jest to, że możemy im powiedzieć słowo dziękuję, bo w zasadzie tylko tyle możemy dla nich zrobić. Możemy podziękować za to wszystko, co robią w naszym mieście, za miejsca pracy, podatki. No i cóż, wypada mi ich zaprosić na kolejną galę przedsiębiorczości.